O tym samochodzie stało się głośno na długo, zanim można było go obejrzeć na żywo. Oto bowiem włoski producent Alfa Romeo, znany z tego, że tworzy samochody, które grają niesamowicie na emocjach, wziął się za opracowanie pierwszego w swojej historii SUV-a. Tak oto powstało Stelvio. Ale to Stelvio w wersji quadrifoglio zasłynęło również z tego, że na torze Nürburgring wymiotło konkurencję w pień. Z czasem 7 minut 51 sekund Stelvio Quadrifoglio pokonało Porsche Cayenne Turbo S. A to tylko świadczy o tym, jak doskonałą robotę wykonali włoscy inżynierowie. Maską siedzi 510 koni mechanicznych, które są wyciskane z silnika 2.9 turbo. Moment obrotowy z tego silnika, a więc 600 Nm, trafia na 4 koła, czyli tu i tu. Z tym, że tak naprawdę ten samochód jest bardziej tylnonapędowy, bo na tylne koła może zostać wysłane maksymalnie 100% momentu obrotowego, na przednie 60. Tutaj mamy taką niewielką skrzynkę rozdzielczą, która przekazuje moment obrotowy na przednie koła, czy to na wyjściu z zakrętu, czy w momencie, kiedy mocno przyspieszamy. Natomiast podczas normalnej jazdy ten samochód w większości sytuacji jest tylnonapędowy. Tutaj natomiast mamy pokrętło, które bardzo mocno wpływa na to, co z tym samochodem się dzieje. A więc mamy tryb normal, który służy do codziennej jazdy. Advanced Efficiency to jest taki tryb, który służy do oszczędzania. Mamy też tryb Dynamic, który nadaje się już do dynamicznej jazdy, w którym utwardza się zawieszenie. Tutaj mamy aktywne amortyzatory. Silnik szybciej reaguje na gaz. Skrzynia biegów dłużej pozostaje na jednym biegu, a więc nie dąży do tego, aby jak najszybciej zmienić najwyższy bieg, żeby było oszczędniej. A silnik zaczyna lepiej brzmieć. Tak powiedzmy, połowicznie otwierają się klapy w aktywnym wydechu, które odpowiedzialne jest za to właśnie, żeby te dźwięki w tym samochodzie były jak należy. To jest tryb Dynamic, a więc nie ten najostrzejszy, ale już zaczyna się dziać. Skrzynia biegu właśnie mi sama zredukowała bieg. Wchodzę w zakręt, kolejna redukcja, dodaję gazu i ten samochód naprawdę fajnie sam odjeżdża. Oprócz trybu Dynamic mamy też tryb Race, właśnie na niego przełączyłem, który Alfa zaleca używać wyłącznie na torze wyścigowym. Wynika to z prostego faktu. W tym trybie otwierają się wszystkie klapy, wszystkie, czyli dwie klapy wydechu, i to auto przestaje spełniać normy dotyczące głośności. Posłuchajcie sami. Ciekawostką też jest fakt, że w trybie race mam taki komunikat między zegarami, że najlepiej używać tego trybu z ręcznym ustawieniem skrzyni biegów. Zresztą skrzynia biegów w tym aucie to jest produkt firmy ZF i ta skrzynia jest absolutnie fantastyczna. Zmiany biegów w tym trybie race są w każdym innym trybie. Następują tak naprawdę w czasie rzeczywistym. Zobaczcie. Kolejny bieg. I kolejny bieg. I redukcja. To wszystko odbywa się tak naprawdę w czasie rzeczywistym i natychmiast. Nie ma miejsca na żadną zwłokę. Auto skacze do przodu jak szalone. Jazda na takim torze wyścigowym, który jest wąski i kręty i nie jest naturalnym środowiskiem tego auta, ale na takim torze wyścigowym wcale nie czuć, że ten samochód waży 1,8 tony, jest dużym SUV-em. To naprawdę odczucia w tym aucie, poza tym, że siedzę wysoko, ale w ten fotel naprawdę dobrze trzyma mnie w zakrętach, odczucia z tego, jak to auto się prowadzi, jak się zachowuje, są jak z dużego hot hatcha. Ten samochód zaskakuje tym, jak jest zwarty. Oczywiście w zakręcie on ma taką delikatną tendencję do hałasowania, ale nic więcej, bo tutaj jakby przez układ kierowniczy przechodzi bardzo dużo sygnałów, dzięki którym mogę wyczuć, co się dzieje z przednimi kołami. To jest
problem w tym samochodzie jest jeden. Jest to podstawowy problem. On zjada opony. Bo ten samochód właśnie waży 1,8 tony i z gazem w zakrętach, jeśli chcemy, nie chcemy puścić opon z dymem, trzeba obchodzić się naprawdę w taki sposób bardzo delikatnie, nie przeginać. Oczywiście w momencie, kiedy dodam za mocno zakrętu, on zacznie iść bokiem, tak jak teraz, ale podejrzewam, że opony bardzo, ale to bardzo ucierpiały w tym momencie, więc lepiej tego nie robić. Natomiast Alfa zaskakuje mnie cały czas tym, jak łatwo się ją prowadzi, jak ma ostre hamulce. Przed chwilą robiłem pomiar tych hamulców i to auto jest w stanie wyhamować ze 100 na godzinę na 34 metrach. Naprawdę świetny rezultat. I tym, jak ten samochód przyspiesza, jak jest zwinny. Owszem, jeżeli przechodzę z jednego zakrętu w drugi, tak jak teraz, gdzieś tam pojawia się pewna nerwowość, takie delikatne jakby takie wychylenia tego nadwozia, ale tak naprawdę jak na coś tak dużego i wysokiego, ten samochód, on znakomicie opiera się siłą boczną w zakrętach. Tutaj nie ma w tym aucie wrażliwości na zmianę położenia nogi na gazie w zakręcie. Tutaj naprawdę, mimo tej ogromnej mocy, wszystko odbywa się w sposób taki bardzo przewidywalny, a to auto daje się świetnie i precyzyjnie kontrolować. Zresztą układ kierowniczy w tym samochodzie, on wymaga niewiele ponad dwóch obrotów od oporu do oporu, czy od skrajnego położenia do skrajnego położenia. Układ kierowniczy w tym samochodzie jest niezwykle bezpośredni, tak naprawdę jest najbardziej bezpośredni ze wszystkich SUV-ów. Tak naprawdę w ostrych odhaczach, w tych takich najlepszych odhaczach na rynku, można spotkać podobne układy kierownicze. Potem on ma taką pewną, można powiedzieć, lekką wadę w położeniu środkowym, w podstawowym ustawieniu. Ten układ kierowniczy troszkę za delikatnie chodzi, trochę za delikatnie, za lekko chodzi, ale im dalej od tego położenia środkowego, tym staje się lepszy i tym lepiej pozwala czytać drogę. Niesamowicie, jakby za każdym razem, kiedy dodaję gazu, zmieniam biegi, imponuje mi to, w jaki ten samochód sposób wyrywa do przodu. A mimo że ten silnik jest podwójnie doładowany, a kąt rozwarcia cylindrów, który w tym silniku wynosi 90 stopni, średnica każdego z cylindra odpowiada silnikowi Ferrari 488 GTB. Z tym, że Ferrari ma 8 cylindrów, ten silnik, natomiast w tym samochodzie jest to V6 o pojemności 2,9 litra. Ten silnik a ma to do siebie, że on to jest jakby jest inny od tego, co można znaleźć na przykład w Porsche Cayenne Turbo, bo ten silnik, on swoją moc rozwija w sposób bardzo, ale to bardzo liniowy. Okej, on wchodzi na ponad 7000 obrotów, ma się wrażenie, że mógłby jeszcze się kręcić i naprawdę on wpada na granicznik obrotów, a nie do niego dochodzi. Natomiast właśnie tą moc rozwija w taki sposób liniowy, nie ma takiego kopnięcia z momentu obrotowego, czym na przykład wyróżnia się silnik w Porsche Cayenne Turbo S, ale jest to taka trochę inna włoska szkoła, ale to może się podobać. Tym bardziej, że od 0 do 100 ten samochód przyspiesza równo w 4 sekundy. Właśnie przed chwilą zmierzyliśmy, jak przyspiesza to auto. Według fabryki powinno być to 3,8 sekundy. No, nie udało nam się osiągnąć wyniku fabrycznego, ale może to wynikać z tego, że jest bardzo ciepło na dworze. Poza tym auto, którym jedziemy, właśnie za chwilę przekroczy 2000 km przebiegu, więc jest to naprawdę niedużo. A ciekawostką w tym samochodzie jest fakt, że Stelvio jest najszybszym SUV-em na słynnym torze Nürburgring. A na Nürburgringu, czyli ponad 20-kilometrowej pętli, zwanej zresztą zielonym piekłem, ten samochód był szybszy niż wspomniane Porsche Cayenne Turbo S aż o 8 sekundy. Czas 7,51 minuty i 70 sekundy to jest czas, który niegdyś osiągało na przykład Lamborghini Gallardo. Jest to czas odrobinę szybszy od aktualnego BMW M4. A to też świadczy o tym, jak Stelvio jest niesamowitym samochodem do jazdy w zakrętach. Mógłbym tak, prawdę mówiąc, jeździć tym autem. I tak naprawdę, gdybym nie wiedział, że siedzę w SUV-ie i siedzę wyżej niż w innym aucie, trudno byłoby mi się zorientować, że właśnie jadę SUV-em. Poza tym podoba mi się to, jak to auto jest dobrze wyważone, ponieważ rozkład mas między osiami wynosi równo 50 na 50. I to też jakby świadczy o tym, jaki konstruktorzy tego SUV-a, choć słowo SUV jest tutaj trochę na wyrost, jak konstruktorzy tego SUV-a
włożyli duży wkład, żeby stworzyć tak idealny rozkład masy. Więc reasumując, mimo że Stelvio jest SUV-em, mimo że waży 1,8 tony, mimo że mierzy prawie 4,7 metra długości, na torze zachowuje się jak naprawdę dobrze skrojony hot hatch. Tylko że jest szybsze tak naprawdę od każdego hot hatcha i nawet mimo że przyspiesza to auto w 4 sekundy do setki, a nie w 3,8 jak mówił producent, deklarował producent, to według naszych pomiarów jest szybsze niż mniejsza i lżejsza Alfa Romeo Giulia. A to o czym świadczy. Wiemy już, że choć Stelvio jest SUV-em, to znakomicie spisuje się na torze. Tak naprawdę łatwością prowadzenia, szybkością w zakrętach, tym jak potrafi pokazywać za pomocą układu kierowniczego, jak daleko jest do granicy przyczepności. Kiedy niemalże dotykamy tej granicy przyczepności, to auto potrafi zawstydzić wiele mniejszych i wydawałoby się bardziej poręcznych i zwinnych samochodów. Ale jak Stelvio zachowuje się na co dzień? W końcu pod maską ma 510 koni, silnik z genami Ferrari, na torze jest świetne, więc teoretycznie na co dzień nie powinno być równie dobre. I tutaj to auto zaskakuje niemal tak samo jak na torze, dlatego że teraz akurat jadę 100 km na godzinę na drodze szybkiego ruchu. Musiałem zwolnić, bo tiry wyprzedzał. I w tym samochodzie jest cicho. Zresztą według pomiarów, jakie przeprowadziłem w tym samochodzie, wynika, że przez 100 na godzinę poziom hałasu wewnątrz wynosi 64 dB. Jest to tak naprawdę poziom, który osiągają średniej klasy samochody premium. Czyli jest naprawdę cicho. Zresztą w tym samochodzie w większości przypadków, dopóki nie użyjemy tego pokrętła, o którym wspominałem, do wyboru trybu jazdy, więc w większości przypadków, jeżeli używamy trybu normal oraz advanced efficiency, w tym aucie jest cicho. Ten silnik sobie delikatnie pobrzmiewa gdzieś z przodu. Skrzynia biegów w trybie automatycznym dba o to, żeby ten samochód jechał jak najczęściej na jak najwyższym biegu. I tak naprawdę to auto w żaden sposób nie męczy. Tak samo z tyłu. Michał, z tyłu jest cicho? Bardzo cicho. Z tyłu siedzi kamerzysta i też potwierdza, że z tyłu, mimo tego, że tam są cztery potężne końcówki wydechu, jest cicho. Teraz jedziemy trochę szybciej i tak samo mogę swobodnie rozmawiać z Michałem, więc pod względem wyciszenia Stelvio naprawdę dobrze się spisuje. Tym bardziej, że też w tym aucie, co mnie też zaskakuje cały czas, jak jeżdżę tym autem po drogach, czy po typowych polskich drogach, w tym aucie jest cicho także, jeżeli przejeżdżamy po nierównościach. Zawieszenie zostało znakomicie wyciszone, nie hałasuje w ogóle, nie wydostają się spod podłogi żadne stuki, żadne puki. Czuć, że ten samochód ma zawieszenie o takim bardziej sportowym charakterze i to jest właśnie, kiedy pojawiają się takie nieprzyjemne, poprzeczne nierówności albo te nierówności jakby następują jedna po drugiej. I wtedy rzeczywiście wychodzi na to, że ten charakter tego samochodu jest bardziej sportowy, a nawet na pojedynczych nierównościach to auto naprawdę łagodnie wybiera te nierówności, łagodnie sobie z nimi radzi i tak naprawdę nie ma problemu, żeby żyć z tym samochodem na co dzień, także pod względem komfortu pracy zawieszenia. Poza tym to auto jest takim bardzo przyjemnym samochodem do przebywania w nim, ponieważ to wnętrze, ono ma bardzo ładny styl, jest bardzo ładnie, może to zaskoczenie, ale to wnętrze jest zaskakująco ładnie wykończone, szczególnie w tej wersji, tutaj mamy taką zieloną nitkę, to akurat wymaga 2200 zł dopłaty. Ale w quadrifoglio seryjnie mamy prawdziwe włókno węglowe, tutaj taką mam listwę. Mamy te włókno węglowe na konsoli centralnej oraz na drzwiach. Poza tym to auto sprawia niesamowicie solidne wrażenie, jeśli chodzi o wykończenie, bo zobaczcie, tutaj wciskam mocno te elementy wykończenia tego samochodu, te płaszczyzny i jeśli na przykład zrobiłbym tak w poprzednich, na przykład BMW serii 5, X5, X3, skończyłoby się to takim naprawdę głośnym dźwiękiem wydawanym przez te elementy, które o siebie ocierają. Natomiast tutaj rzeczywiście wszystko jest solidnie spasowane. Owszem, można zarzucić tej Alfie, że gdzieś tam u dołu te materiały
nie są aż tak premium, jak powinny być, ale generalnie to wnętrze naprawdę sprawia wrażenie samochodu klasy premium. Zresztą w moim odczuciu, niedawno mi się zdarzyło też jeździć Giulią Quadrifoglio, wnętrze Stelvio bardziej solidnie jest złożone, bardziej solidnie zmontowane i też lepiej wykończone, bo zapewne wynika to z faktu, że konstruktorzy Stelvio mieli trochę więcej czasu na opracowanie tego auta niż mieli konstruktorzy Giulii i ten czas naprawdę dobrze spożytkowali. Bardzo podoba mi się w tym aucie także to, że o ile pasażerowie mogą powiedzieć, że siedzą w komfortowym aucie i mogą być zaskoczeni liczbą koni mechanicznych, jeśli na przykład powiem, słuchaj, pod maską jest 510 koni mechanicznych, o tyle tak naprawdę ja mam to takie poczucie obcowania z ogromną mocą. To auto tak naprawdę nawet w tych trybach najbardziej podstawowych, niesportowych, ono daje mi dużą frajdę z jazdy właśnie przez to, że ten układ kierowniczy pozwala na jazdę z ogromną precyzją, przez to, że ta skrzynia biegów, która naprawdę wspaniale pracuje, pozwala po dodaniu gazu naprawdę mocno przyspieszyć i nawet w tym trybie takim najbardziej oszczędnym ten samochód wyrywa do przodu jak szalony. I to jest niesamowite. I od razu też pojawia się jakby znikąd ten taki fajny sportowy gang, który tak naprawdę na co dzień przy takiej spokojnej, normalnej jeździe nie jest słyszalny. Jeżeli myślimy o takim samochodzie, że to auto ma 510 koni mechanicznych, to można złapać się za głowę i mówiąc ile to pali. Ale tak naprawdę, mimo że to są włoskie konie mechaniczne, które przez lata nie słynęły z oszczędności, ten samochód jest na tyle oszczędny, że nie rujnuje portfela. Oczywiście nie robi tego, dopóki nie korzystamy z jego osiągów, bo korzystając z osiągów, na przykład kiedy byliśmy na torze, ten samochód bez problemu wciąga 30 litrów na 100 km. Na szczęście benzyny 95-oktanowej, choć na tej o wyższej liczby oktanów, wykazuje wyższą moc. Ale niezależnie od tego, w mieście trzeba jednak liczyć się ze sporym zużyciem paliwa i ono wynosi między tak 16 a 18 do 20 litrów w korkach. Natomiast w trasie to auto zaskakuje, bo jadąc poza miastem, utrzymując przepisową prędkość i unikając nagłych przyspieszeń, a więc jeżdżąc tak trochę jak ten szofer z filmu Wożąc Panią Daisy, który nigdy nie przekraczał przepisów, zawsze jeździł bardzo spokojnie, jesteśmy w stanie uzyskać wynik rzędu 8 litrów na 100 km. Naprawdę dobry rezultat. Na autostradzie natomiast to auto zadowala się około 11,5 litrami paliwa na 100 km, co też jest w pełni akceptowalne. Oczywiście mówimy to o spokojnej jeździe, bo jeżeli jadę autostradą 140 na godzinę i zdarzy mi się, że zachcę pognać trochę szybciej, zechce wykorzystać moc tego samochodu, to uwierzcie mi, że wystarczy jedno szybsze przyspieszenie, a ten samochód dosłownie w jednej chwili zwiększa zużycie paliwa o około pół litra, jak nie więcej. Niestety takie są uroki życia z samochodem, który ma 510 koni mechanicznych. Też jest inny urok życia z tym samochodem, mianowicie choć skrzynia biegów ma ten tryb tak zwany pełzania, czyli po puszczeniu hamulca auto samo jedzie do przodu, ale akurat w tym samochodzie ten tryb jest taki, jakby to auto chciało mi się wyrwać, jakby chciało się wyrwać, jak jest niczym ryba, która chce się wyrwać z sieci, w którą ją złapano. Dlatego wszelkie manewry naprawdę wymagają skupienia, bo chcąc stąd podjeżdżać na przykład do ściany na miejscu parkingowym, można naprawdę wyrżnąć tą ścianę. Więc dlatego naprawdę trzeba uważać z tym, ale jest to taki mankament, który można opanować i da się z nim żyć. Natomiast gorzej żyje się z tym, że to auto ma niesamowicie, akurat to jest minus, ale ma niesamowicie nieprzejrzyste nadwozie. Mam tutaj bardzo grube słupki przednie, mam tutaj ogromne lusterka, które zlewają się z tymi słupkami, mamy bardzo grube słupki z tyłu, chyba takich jeszcze nigdy nie widziałem, one są gdzieś takie. I tak naprawdę to wszystko sprawia, że wszelkie manewry parkingowe, ale tak samo to, jeżeli próbujemy gdzieś, nie wiem, mamy prawy zakręt, 90 stopni, nie widzimy, nie jesteśmy w stanie nawet zorientować się, jak daleko zostało do krawężnika. Nadwozie tego auta jest bardzo nieprzejrzyste, choć jest piękne i pewnie ta nieprzejrzystość tego nadwozia jest ceną, jaką płacimy za to, że możemy obsuwać tak ładnym samochodem. Reasumując, Stelvio Quadrifoglio to auto, które absolutnie zaskakuje. 510 koni, które jest fantastycznie opakowane,
solidnie wykończone, które potrafi zawstydzić naprawdę nie jedno auto sportowe. I te 510 koni, z którymi naprawdę da się żyć na co dzień, sprawiają, że ten samochód jest w jakiś sposób wyjątkowy. A jest wyjątkowy dlatego, że jest włoski, ale jest też wyjątkowy dlatego, że naprawdę fantastycznie łączy ogień z wodą. We'll be right back.